no DVD takie dosyć ciekawe. No ale co z tego, ktoś to rozdymał i... Końcówka mocy, no. Może to i wezmę, no ale... Kurwa, robi z mieszkania magazyn. Transformator wypięty. Nic, no końcówkę mamy tam na części. Bo tu i tak nie ma sterowania. Siła głosu, barwa. Ale na części można zabrać. No. Bo to jest model dosyć fajny. Z tego, że fajny jak rozpieprzył ktoś. AEG. To porządna firma. Dobra. No tu jest, jeszcze są takie dosyć folie. Choćby nawet do handlu, to znaczy, żeby klientowi zapakować coś tam i to jest ekstra. No i to tyle, te folie nazad do kontenera i tyle, no. Chyba to zabieram. Dobra, zbieram się. Dzisiaj nie miałem zamiaru łazić gdzieś po hasiokach, tylko tak wpadłem i po drodze, bo jadę zobaczyć przewód do anteny i antenowy. Maszynka Philipsa, ona działa. Dokumenty do tego pudełka. Jest taka jeszcze inna. Zobaczymy, tu nie ma baterii, to też nie wiadomo. No trochę kolanek, takich przelotek. Tu się przydaje do, jak wykrywasz ramę na przykład, jak się robi do wykrywacza. Takie dosyć solidne. To zabiorę. No i zabiorę takie dwie sztuki, bo mi potrzebne jest na puszkę do sondy. A to resztę niech sobie leży. To nowizna widać. No można z tego coś zrobić. Dobra, nie będę tłumaczył i to by było tyle. No, kolumianki jakieś tam. Ciekawe, jak to będzie działać. Bo niektóre te kolumny też spajam z taki, że to dziadostwo tam. To nazad trzeba wrzucić. Kalkulator. No, kalkulator jest sprawny. No wezmę, czemu by nie. I kasety. Co to za kaseta, tu nie pisze jaka marka, 180. Mam tych kaset, nie będę się wygłupiał tam. Programy, dobra, kominka jakaś tam, dobra, darujmy sobie. To tylko zabiorę i zobaczymy, a to jest osobne. Ciekawe, jakby to przeróbę zrobił na rower. Jakby 230. Tu się coś zbędziło. Ale to idzie naprawić. No. Takie dosyć fajne. Jeszcze taka dziecinna hulajnoga. Ale ja sobie zabiorę tylko koła.
Nie wiem, czy wziąłem klucz. Myślę, że tak. Takie badziewie robią. Niebezpieczne dla dziecka, może się połamać. Dobra. Jakaś płyta. Chyba zobaczymy. Czyna warta. Dla... Kurwa. Zobaczymy, muszę to rozkręcić. To jest telewizor, ale... A, tego nie biorę. Bez wygłupiania się. No, zdołałem wyciąć, tego wyjąć. Ktoś kurwa raz bebeszył tą, ale to idzie uzupełnić. 500 wat. Kupię to, no. Jaka by nie była to. No, trochę odzyskałem ludzika. Może będzie sprawny. Płyta główna Intel Core Duo procesor. No, wentylator to już jest lipa. To nawet tego nie biorę, bo to może zabiorę. Zasilacz, karta, tak dla zabawy. A zasilacz 500 W. Widać, nie rozkręcany był, nie był rozkręcany. Pela. No i kabelek. Dobra, i to tyle. I przewody, takie jak oryginalne. No i ta ramka, bo ramka to jest istotna. Dobra, idę zapłacić. No jeszcze takie dosyć fajne Shimano. Zmiana biegów. Naprawdę ładne stany. Dobra. No, kupiłem takie dosyć fajne. To chyba startery są do lamp z regulacją. To drugie to samo. 20 zł zapłaciłem. Dobra cena. No, taka kurtka przeciwdeszczowa. Nowa, to widać metka jeszcze jest. Takie coś się powinno sprzedać na giełdzie. Fajne. Taki magnetofon, kasety recorder. To z tego wygląda, że można nagrywać. Taki dosyć ciekawy. Teraz tak pomijając to, tu jest trochę łyżek widelców. Ukraińcy się dopytują i dopytują. To na bok. O, tu są takie dosyć ciekawe. Ten to popękany, to ten cały. Ten też cały, no, śrubokręt. Tu jest, no, jakiś ciekawy śrubokręcik. Sprzeda się. No to reszta. To ten czajnik mnie zastanawia, dlaczego ktoś to wyrzucił.
czy przypadkiem się woda nie za długo gotuje. No ale bez niej spróbujemy. Tak, wyjechałem z nudów, bo trzeba w tym domu siedzieć to. No to jest takie dosyć ciekawe. Scyzoryk i widelec. Bardzo fajne. Nie wiem, jakie to produkcji, cholera wie, no. No jakie by nie było, no. No, tu są nowe. Jakieś tam... Chudę, gardle mi zaschło. Gołębie, wampiry. Wampiry śmietnika. No to może se ktoś weźmie, a mnie to odpowiada. Tylko odciąć. No zobaczymy. Nie będę tu gdybał. No i teraz tu następny wyjąłem. Mikroskop. Weźmiemy. Wadzie wolę do sprzedania, to może być. Dobra, znikam do domu. No tu pełno oprawek na te żarówki wkręcane. Te rzeczy się sprzedawają na giełdzie. To można wziąć. To też chyba do roweru, ale do czego to samo przylepnie coś tam. Tu jest potem hamulce hydrauliczne. To zabiorę, to się sprzeda. Co to pudełko Shimano hydraulik. Ktoś kupił nowe, a używane wystawił, nie wyrzucił, tylko wystawił, to jest różnica. I tu jest fajne nawiertła na jakie pierdoły tam, o który zamek jakiś, to tyle. No jeszcze takie coś to jest, ja wiem od czego to jest, to jest jakaś osoba, jak się nie może podnieść, to jest zamocowane przy łóżkach dla niepełnosprawnych. Dwie sztuki. Może akurat się to sprzeda. No to są fajne śruby. Wszystkie. Jeszcze całkowicie płaskie łby. To mi się podoba. Nieraz potrzeba. Takie ładne. Po co kupować nam? Dobra. No Yamaha. Co ona warta, to... Ono to waży. Sporo. Prawdę mówiąc komplet, no. Z rana. Bo wybieram się na składnicę złomu, a konkretnie mi chodzi o rurki na kołki. I mówię po drodze, wjadę na śmietniki i proszę, proszę bardzo. Dobra, zbieramy. PSR 50. No tak obwiązałem, żeby tych klawiszy nie zwalić. No, jakoś tam delikatnie będę jechał. I tu ma MIDI. No to jest ekstra. No i tu uniwersalne wejście, słuchawki, coś tam. Fajne, no. Ja mam, ale to jest profesjonalne. Dobra, jedziemy dalej. No, konserwy dla pieseczka. Jak znalazł? Ten pojemnik jest fajny nam, bo to jest taki nie pęka, na śrubę będę miał. A to resztę nazwa trzeba wrzucić. Nie robimy bałaganu.
wygrzebujemy dalej, no zobaczymy co tam dalej jest. To ktoś nie wiem, opróżnił mieszkanie, czy sam nie wiem. No ptaszki sobie jedzą. Chodźcie. A robię zwierzaki. No kawki przyszły. Wyjrzałem, to było we folii i tak no nie mogły sobie dać radę. To są młodziutkie gołębie, bo stary gołąb to tak nie za bardzo chce przyjść. No chodź, chodź. No chodź, nie bój się. No kawki już tam czekają. Nie, będzie im trzeba dać, no. Gołębie sobie jedzą. To malutki. Mnie to cieszy, jak tak ptaki przychodzą do ręki. Na pewno im krzywdy nie zrobię, no. Ale byli bały. Dobra, wezmę. Rozłamę to, bo one wyjuwały. No wreszcie przyszły do ręki. Są nieufne, no bo przecież muszą jakoś żyć. Walczyć o przetrwanie. No masz, masz. Nie bój się, chodź. No są ostrożne, no ale czy ja im krzywdy nie zrobię. Młodsze podejdą, starsze się boją. No. Tu między nogi w las, cwaniak. Te z jasnymi dziubami to są młodziutkie. Jak wyrywają. No i pełna jest. To są wampiry śmietników. Ale one żyją tak jak i my. Dobra. Wezmę im to rozkruszę i jadę.